Witamy Państwa na konferencji po meczu Star Strachowice Chełmianka Chełm. Moimi Państwa gośćmi są trenerzy obu drużyn. Drużyny Chełmianki Chełm, pan Grzegorz Bonin i Staru Strachowice, pan Artur Mikos. Proszę obu panów o krótkie podsumowanie dzisiejszych wydarzeń na boisku. Na początek trener Chełmianki Chełm, pan Grzegorz Bonin, proszę bardzo. Witam wszystkich serdecznie. No cóż, patrząc teraz na mój zespół w szatni, jak wygląda, mimo że ten mecz kończyliśmy 9,5 godziny, graliśmy przeciwnik grał z przewagą dwóch zawodników, to mamy naprawdę duży niedosyt co do tego meczu, bo myślę, że poza gdzieś tam tymi 10 pierwszymi minutami, gdzie Star mocno gdzieś tam przycisnął, przytrzymaliśmy ten moment i później ten mecz się wyrównał, strzeliśmy bramkę. Można powiedzieć, że sytuacji klarownej przeciwnik chyba, przynajmniej ja sobie nie, na gorąco nie przypominam, żeby miał w tym meczu. Mimo że graliśmy w 9, nawet fakt to, że nie zmieniałem, nie robiłem zmian, bo to bardzo dobrze gdzieś tam funkcjonowało w tej niskiej obronie, plus to nawet wyszliśmy z sytuacją 100%, gdzie mogliśmy ten mecz zamknąć. Nie udało się, ale z drugiej strony też chłopacy pokazali naprawdę charakter, taką determinację, że szanujemy tak naprawdę też ten punkt, bo on się też mogło się gdzieś tam różnie skończyć, aczkolwiek, jak powiedziałem już na początku, no, przeciwnik nie przypomina sobie, żeby stworzył nam 100% sytuacji, dlatego tym bardziej szkoda tej bramki w 90 minucie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O kilka słów komentarza proszę trenera Artura Mikosa, Star Strachowice. Dzień dobry. Zaczęliśmy ten mecz dobrze. Pierwsze 15 minut ta organizacja pressingu naszego wyglądała korzystnie. Tych przechwytów było sporo, ale nic z tych przechwytów nie wynikło. Także tak naprawdę miał Kuba Głaz na początku meczu sytuację, pół sytuacji. Nie była to jakaś może 100% sytuacja, ale to była tak naprawdę może jakaś jedyna nasza. Tak to kilka strzałów z dystansu i dośrodkowań. I to zdecydowanie za mało. Też nie dopuszczaliśmy przeciwnika do jakiejś sytuacji w pierwszej połowie. Tak naprawdę połowa by się skończyła remisowo, byłoby ok, no ale bramka wpadła pod koniec. Musimy przeanalizować na pewno ten błąd, jak to się stało. I później zaczęliśmy bardzo dobrze też tą drugą połowę, bo te czerwone kartki nie wzięły się z niczego. To nie tak, że to były jakieś prezenty, tylko to, że napędzaliśmy te akcje, wygrywaliśmy pojedynki 1-1, byliśmy pierwsi. Dzięki temu te żółte kartki, drugie czy konsekwencje czerwone, pozwoliły nam na to, że mieliśmy dużo więcej miejsca i 30 minut graliśmy w przewadze dwóch zawodników, ale no zdecydowanie musimy więcej sytuacji stworzyć w takiej przewadze. Tak naprawdę ta sytuacja bramkowa po bardzo dobrym dograniu Styczyńskiego, musi być dużo więcej od boku takich dograń, musi być dużo więcej dograń do napastników w pionie. W końcówce przeszliśmy jeszcze na ustawienie 3-4-3 jeszcze ofensywniej, ale za mało było tego. Także z jednej strony dobrze, że wpadła chociaż ta jedna bramka, ale przez 30 minut przewadze musimy stworzyć przynajmniej więcej i też czujemy niedosyt. Ja też rozumiem trenera, że oni czują niedosyt, bo stracili bramkę w końcówce. My czujemy niedosyt, bo musimy dużo więcej stworzyć i próbować wygrać taki mecz. Także niedosyt jest kluczowym słowem tutaj. Które się nasuwa. To wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie tego meczu. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej konferencji.